Cześć kolejni, witam Was bardzo serdecznie, zarówno tych nowych subskrybentów, jak i starych. Witam Was na moim kanale FoPremier. Jak wiecie, tutaj możecie znaleźć różne niebywałe recenzje, zarówno o kosmetykach, generalnie kosmetykach, jak i perfumach. Także Was serdecznie zapraszam, tych, którzy są nowi, jeszcze nie zasubskrybowali. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek ja sobie tak przeglądałam, mam kilka rzeczy, które chciałam testować. I dzisiaj będzie odcinek o takich perfumach całkiem nowych, słuchajcie, których chyba Wam nie pokazywałam, chyba jedną rzecz Wam pokazywałam tylko na tym kanale, ale które na początku wcale mi się nie podobały, no ale później powolutku testując i jak wiadomo każdy dzień przynosi coś nowego, podobały mi się na tyle, że chcę dzisiaj je właśnie z Wami omówić. Właśnie, które niekoniecznie od samego początku skradły mi serce, od pierwszego niuchnięcia nie za bardzo byłam nimi jakby tutaj zafascynowana. I pierwszym zapachem będzie, słuchajcie, nie przedłużając, YSL Libre. Ja wiem, że teraz weszła nowa wersja, chyba bodaj to jest woda perfumowana, weszła woda toaletowa i tam była jeszcze On Tones. Ja mam tą pierwszą, która wyszła. I słuchajcie, to są bardzo kontrowersyjne perfumy dla mnie. One powstały w 2019 roku, tu się posiłkuję właśnie i głównymi nutami była oprócz lawendy, też kwiat tutaj pomarańczy, czarna porzeczka, przepraszam. Nuta tu bardzo podkreślona, lawendowa, jest tutaj też jaśmin, wanilia z Madagaskaru i drzewo cytrowe. I słuchajcie, to jest zapach, który ja raz chyba omawiałam w swoim zestawieniu. To jest zapach, który na początku bardzo średnio mi się spodobał. Powąchałam, stwierdziłam, o, jest bardzo taki zaokrąglony, bardzo właśnie taki waniliowy, z paczulą, ale jest coś w nim, co mnie irytuje. Później koleżanka mi właśnie powiedziała, że jest tam lawenda, ja powiedziałam, o, to wcale jej nie czuję, ale tak naprawdę ją czuć i ona właśnie w tym zestawieniu, w tej kombinacji takiej jest bardzo, bardzo dziwna, dlatego mówi się o tym zapachu, że jest to zapach też uniseksowy, czyli dla mężczyzn i dla kobiet. Część osób się z tym nie zgadza, a ja bym się jednak zgadziła ze względu nawet na to lansowanie tego zapachu, kiedy ja widziałam i nawet wypowiadał się ktoś tutaj z YSL, z Yves Saint Laurent odnośnie, że to jest zapach właśnie taki dwutorowy dla bym powiedziała, taki unisex dla każdego. I myślę, wydaje mi się na 100% tutaj przerabiając ten zapach z innymi osobami, pytając ich o zdanie, że ten zapach taki jest. Słuchajcie, on jest na początku bardzo taki mydlany dla mnie. Ta paczula i właśnie też ta lawenda powoduje, że on jest dla mnie taki trochę pudrowy, trochę taki zaokrąglony, ale na pewno jest to zapach dla kogoś, słuchajcie, który ma niesamowitą samoocenę, ma bardzo w siebie wierzy, ma dużo planów, jest to taki zapach właśnie pozornie, właśnie to mydło gdzieś tam się pojawia, takie, słyszałam właśnie takie opinie, że jest mydlany, ale jest to dla osoby bardzo silnej, bym powiedziała charakterystycznej, takiej dynamicznej i pewnej siebie i ten zapach ma stworzyć taką aurę i taką otoczkę, słuchajcie. Niektóre osoby mówią, że daje im taki, powoduje taką nostalgię trochę i uderza właśnie w takie nuty, natomiast ten kwiat pomarańczy, słuchajcie, bardzo fajnie, powiem szczerze, rozwesela. Czytam sobie też tutaj opinie różnych osób, bo nie chcę być, że tak powiem, taka bardzo subiektywna. Natomiast tak, większość osób właśnie tutaj ma podobne zapatrywania. Słuchajcie, ja pamiętam, że wąchając właśnie tutaj wersję On Tones, ona jest bardziej tak by zaostrzona. Ja bym została przy wodzie Eau de Parfum, czyli wodzie tu perfumowanej. Nie wąchałam jeszcze tej toalet, być może ona mi się spodoba, bo czasem jest tak, że kiedy dni robią się dłuższe i właśnie to powietrze jest takie słoneczne, świeższe, że wolę właśnie w kierunku Eau de Toilette. No ale słuchajcie, tak jak powiedziałam, jest to zapach dla mnie kontrowersyjny, ale jednocześnie nie mogę
Nie można tu przejść wobec niego jakby obojętnie. Ta buteleczka jest bardzo piękna, słuchajcie, bardzo mi się podoba, bardzo taka kunsztowna. Tu z tym insygniami, z tym logo YSL i z tym pięknym korkiem od razu kojarzy nam się z taką bogatością, kwintesencją i bym powiedziała dynamicznością i szczęściem też. I takie te zapachy, ten zapach jest. Ja go lubię łączyć, słuchajcie, z czymś jeszcze świeżym, dodając takie swoje nuty, tak zwane lajerowanie perfum i wtedy być może on jest dla mnie bardziej zjadliwy. Natomiast nie mogę go używać w każdy dzień. I słuchajcie, właśnie dlatego chciałam go omówić, bo dla mnie on jest takim zapachem, jakby powiedzieć, nie jest to miłość od pierwszego wejrzenia, ale jest coś na tyle w tym zapachu, że jakby chcemy do niego wrócić i na nowo go potestować. Jestem ciekawa, co Wy o nim sądzicie, no ale teraz przystąpmy do następnej odsłony. Słuchajcie, zapachem, który kupiłam w ciemno, w zasadzie stwierdziłam, a dawno nie miałam zapachu Armaniego i właśnie udało mi się kupić w bardzo dobrej promocji In Love With You Freeze. Słuchajcie, to jest zapach, który Armani opisał, że przywołuje na myśl taką pierwszą miłość, taką właśnie te oznaki naszej miłości, które są każdego dnia mocniejsze, a jednocześnie też przywołują te pierwsze takie butterfly, czyli takie motylki w brzuchu i że on jest bardzo taki przyciągający, sensualny i dynamiczny. Ja Wam powiem, czytam sobie tutaj też recenzję, ale niezależnie tu od recenzji, słuchajcie, to powiem Wam, że ten zapach był dla mnie wielkim rozczarowaniem od pierwszego psiknięcia. On został, słuchajcie, stworzony w roku, już sobie patrzę tutaj na dane, 2020, czyli jest całkiem nowym. Ja muszę spojrzeć na ten zapach In My Way bodaj Armaniego, bo on jest dużo ciekawszy. I słuchajcie, nuty to są takie, które bym powiedziała właśnie czytając, że on na pewno będzie zapachem, który ja lubię. Czyli jest to wiśnia, słuchajcie, jest tutaj pomarańcz, jest bergamotka, jest również gruszka, czyli takie typowo owocowe, bardzo świeże nuty. Później wchodzi i jaśmin sambang, jest też peonia, słuchajcie, konwalia, którą ja uwielbiam. Jest też taki biały, drzewne nuty, jak wetiver właśnie. I też paczula i białe piżmo. Słuchajcie, i powiem Wam, kiedy psiknę pierwszy raz, to dosłownie, jak jest w nazwie freeze, czyli takie zatrwożenie i generalnie nie wiedziałam, co z tym zrobić, bo chciałam jak najszybciej zmyć ten zapach, bardzo mi się nie podobał i stwierdziłam, że jest takie nieudane połączenie właśnie owocowo-kwiatowych nut, mimo że przecież to są bardzo znane nuty i no nie wiem, jak można, że tak powiem, za przeproszeniem wykombinować takie nieudaczne perfumy. Słuchajcie, ja tutaj właśnie sobie czytam też, że różne osoby różnie reagowały. Jedne stwierdziły, że nich jest bardziej taki piżmowy i słodki. Na niektórych właśnie nawet spotkałam się tu, że to by był unisex, ja bym się z tym nie zgodziła, albo właśnie, że ma takie nuty podobne do Coco Mademoiselle. Absolutnie nie zgodzę się z tym. Też tutaj jest to takie dystyngowane połączenie takich nut słodkich i takich troszeczkę, bym powiedziała, kwaśnych. I ja sobie to psiknęłam i słuchajcie, na mnie ten zapach, on jest bardzo bogaty, on jest bardzo taki pudrowy, bardzo taki jaśminowy, bym powiedziała, zaokrąglony przez to białe piżmo też. Ale słuchajcie, on jest właśnie taki, jakby się chciało uchwycić pewien moment i właśnie go zamrozić albo jakby obramować. I może to miał na celu Armani. Ja Wam powiem, że jak na przykład przymierzyłam się w tym tygodniu do niego i nieco inaczej postrzegam ten zapach, słuchajcie, wydaje mi się, ja sobie jeszcze tutaj, bo też psiknę, że on jest... może źle do niego się podchodzi i jakbym powiedziała, dałabym mu następną szansę, co się z koreczkiem stało, bo on jest rzeczywiście takim zapachem, który może się przedrze i
w zależności właśnie naszego pH skóry i w zależności jaka jest pora, jak my oczekujemy pachnieć, on być może zasługuje na właśnie tą drugą szansę. Słuchajcie, wydaje mi się, że może być ciekawy przez połączenie właśnie takich mroźnych nut, takiej chęci właśnie zamrożenia tych wspaniałych chwil, miłosnych chwil, żeby ciągle postrzegać tą miłość, jaką tu Armani chciał otworzyć, wiecznie tak samo. I bardzo mi się podobają później te ciepłe nuty. On może być bardzo elegancki na niektórych osobach. Ja tak jak mówię, dam mu drugą szansę. Na razie wydaje mi się, że on pięknie właśnie będzie się też czuł z połączeniem troszkę może rzeźszych nut i ja go będę kombinować z innymi perfumami. I nie wiem, czy Wy miałyście możliwość spróbowania tego zapachu i co Wy na ten temat myślicie. Następnym zapachem za chwilę, który ja Wam pokażę i o którym zrobiłam specjalną recenzję, więc nie wiem, czy będę się długo na nim rozwodzić, to jest Chance Chanel Eau Vif. I słuchajcie, obszerna recenzja wszystkich tu wersji Chance, co i jak dla kogo. I właśnie mojej na nowo urodzonej miłości do tego zapachu, bo tak, ja ten zapach jak poznałam, słuchajcie, on mi się kategorycznie nie podobał, uważałam, że jest taki płytki, powierzchowny i generalnie nie będzie bardzo popularny, ale po latach być może dorosłam do tego zapachu, być może szukam właśnie takiej świeżości, tak jak ja go określam, ferie życia i światła. I w tym roku stwierdziłam, że dam mu jeszcze jedną szansę i bardzo mi się podoba. Słuchajcie, jest niesamowitym połączeniem takiego dynamizmu życia, budzącej się roślinności, właśnie takiego zapachu, żeby nas pobudzić do życia, dać tą pozytywną energię, jest właśnie ten zapach. I to było z nim tak jak powiedziałam Wam już wcześniej i w tym odcinku, który jest już nagrany na kanale, że ten zapach wydawało mi się, że jest stworzony tak niedokładnie, niesprecyzowana jest jego wersja, a jednak słuchajcie, każdy zapach znajdzie swojego odbiorcę i każdy zapach, w zasadzie do każdego zapachu możemy jakby dorosnąć, albo w pewnym etapie życia potrzebujemy właśnie takiego zestawu, takich nut. Także ten zapach, powiem, jest na wielkie tak u mnie. Jest przepiękny i bardzo Wam polecam właśnie teraz na te ciepłe dni i nadchodzące lato i na tą budzącą się do życia wiosnę. I ostatnim zapachem, ja Wam obiecałam, że będę testować nowe zapachy i tak, tutaj spełniam to, co obiecałam. Pierwszym zapachem jest Erin Wild Geranium. Ja w końcu mam dostęp do tutaj zestawu perfum Erin. To jest jakby oddzielna półka zapachów Estée Lauder, taka bardziej wyszukiwanych zapachów, może wysublimowanych, bardziej sophisticated, czyli takich ciężko mi przyłożyć, ale chodzi mi o te takie charyzmatyczne. Ja bym powiedziała, że one są mocniejsze niż Jo Malone, ale idą w kierunku takiej filozofii właśnie Jo Malone. I tutaj mam wersję Wild Geranium, która by została lansowana w 2019, słuchajcie, i tu topowe nuty to jest oczywiście geranium, czyli nasza pelargonia. Jest tutaj cytryna, różowy pieprz, jest też peonia, kwiat pomarańczy, tuberoza i specjalne nuty benzoinowe. Słuchajcie, ten zapach, ona zawsze, Erin zawsze próbuje stworzyć, słuchajcie, te perfumy na podstawie swojego własnego doświadczenia życia i tych takich wspomnień z każdej podróży, ze swojego dzieciństwa czy fragmentów swojego życia. I ten zapach właśnie, słuchajcie, przywołuje właśnie taki ogród tutaj pelargoniowy. Ja osobiście powiem Wam, że nie czytałam dokładnie, co było inspiracją dla niej, ale tak bardzo chciałam poznać zapach, a uwielbiam pelargonię, więc to była jakby taka zachęta, żeby spróbować właśnie te perfumy. Ja Wam powiem, jak go psiknęłam, od razu mi się strasznie spodobał, ale nie jest to taki
taki zapach pelargonii, jaką ja pamiętam właśnie z ogrodów, czy nawet z naszych balkonów, ale jest to zapach bardzo świeży, taki bym powiedziała niewinny, bardzo przywołujący właśnie takie wspomnienia szczęśliwości, słuchajcie. Zapach właśnie taki budzący się do życia roślinności i oczywiście naszego ogrodu. I bym powiedziała, że jest to zapach też takiej pierwszej miłości, albo właśnie, bym powiedziała, świetny na tutaj okres właśnie taki wakacyjny, jeżeli chcemy czegoś eleganckiego, nietypowego. Ja spróbuję też tutaj lejerować, bo takie jest założenie też Eri, te perfumy, czyli tutaj budować swój własny zapach, łącząc dwa czy trzy zapachy tutaj z Erin. Ja mam nawet dwa takie, ale nie wiem, czy to będzie dobra kombinacja. I powiem Wam, że co prawda ten zapach nie rozczarował mnie, ale też powiem Wam, odczytuję go każdego dnia inaczej. I jestem ciekawa, czy właśnie w Polsce możecie dostać tu w butikach zestaw perfum Erin. Koniecznie powiecie, bo nie wiem. Natomiast tu te zapachy są bardzo pożądane i one są dość drogie, ale idące właśnie w taką filozofię jak Jo Malone. Z jednej strony bardzo minimalistyczne, a z drugiej właśnie oparte na wspomnieniach, fragmentach tutaj wspomnień życia tych kreatorów. I ja uważam, że właśnie wtedy powstają najlepsze perfumy, po które wiele ludzi sięga. Słuchajcie, i to by było dzisiaj na tyle. Wspomniałam tutaj cztery zapachy, w zasadzie trzy zapachy, które nie skradły mojego serca od razu, ale powoli do nich się przekonuję, albo już się przekonałam, jak to ma miejsce z Aviv. I słuchajcie, i z Libre tutaj YSL, który stoi za mną, powiedzcie mi, które perfumy właśnie dla Was były takim rozczarowaniem, ale później, być może po latach, albo po kilku miesiącach sięgnęłyście po nie i okazały się trafieniem w dziesiątkę. Jeśli film Wam się podobał, zapraszam Was oczywiście do subskrypcji, koniecznie do komentarzy i do lajkowania, jest mi niezmiernie miło, jak rośniemy w siłę i oczywiście daje mi to kopa, żeby przygotować więcej odcinków. Słuchajcie, dla tych, którzy mnie też zaczęli oglądać w związku z makijażami i z nowymi kosmetykami, tak przygotowuję odcinek. Słuchajcie, czekam na jedną paczkę. Jedna jest z perfumami i to będzie niespodzianka, a druga jest właśnie tutaj, chciałam sobie zrobić takie kosmetyki właśnie na lato i też podsumowanie bronzerów, bo idzie jeden bronzer i chciałam podsumowanie też zrobić pewnej rzeczy, ale to się dowiecie niedługo na moim kanale. Do zobaczenia, życząc Wam miłego dnia. Żegnam się już z Wami, pa, pa.